Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję książki Nasza Paczka i Niepodległość o 6 polskich świętach od wydawnictwa HarperKey. Jest to książka bardzo ważna. Myślę, że warto ją znać, warto ją mieć w dziecięcej biblioteczce, ponieważ poznajemy tutaj święta, ale nie takie, wiecie, Boże Narodzenie czy coś w tym stylu. Tu są typowo polskie święta, ważne dla naszego kraju, a wszystko toczy się w ramach takiej opowieści o ich paczce i o ich bazie. Tutaj na początku mamy bohaterów tej historii. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że jest to książka autorki książek o Basi. Mamy na początku bohaterów, jak już wspomniałam, przegapiliśmy ich. Tutaj są bohaterowie, Nasza Paczka i ja, czyli Jacek Malinowski. On tutaj jest narratorem, jest szefem. Mówi, że jest szefem, ale to nie zawsze jest takie proste. To jest Paczka i zaczynamy opowieść o tych świętach, o polskich świętach, od święta Bazy. Nasza baza to najfantastyczniejsze miejsce na świecie, schowana jest w krzakach w parku i przypomina drzewną jaskinię. I nasi bohaterowie będą tutaj świętować rocznicę założenia bazy. No tak, i teraz przechodzimy do pierwszego polskiego święta, czyli 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości. I te święta tutaj mamy opisane w formie bazy, w formie ich miejsca. I tak na przykład tutaj będą walczyć w cudzysłowie o niepodległą bazę. Pewnego listopadowego dnia pobiegliśmy z Malinowskim do bazy. Zauważyli, że coś jest nie tak. Na górze siedziały jakieś inne dzieciaki, które oświadczyły im, że od dziś to miejsce jest ich. No i tutaj mamy opisane, o co chodzi z tą niepodległością, jak ta niepodległość była odzyskiwana, o niepodległość kraju. I tutaj jest też taki fragment kolorowy na temat tego święta w odniesieniu do naszego kraju. Tam jest jako opowieść o naszej paczce i ich bazie, a tutaj jest właśnie typowo w odniesieniu do naszego kraju. Przepiękna graficznie jest ta książka. I mamy tutaj mnóstwo, naprawdę mnóstwo, ogrom informacji o tych świętach. Książka praktycznie wyczerpuje temat, wszystko co trzeba wiedzieć, wszystko co dzieciaki powinny, muszą wiedzieć na temat tych polskich świąt. No i przechodzimy już do 1 maja, Święto Pracy, i również mamy tutaj w odniesieniu do bazy i naszej paczki. Można sobie łatwo to wszystko tutaj rozeznać, ponieważ historie o bazie i o paczce są, zobaczcie, na czarno-biało, tylko tutaj kolorowo są wyszczególnione teksty, ale ilustracje są generalnie czarno-białe, jest tu też o strajku, a kolorowe części to są te święta w odniesieniu do naszej Polski, do naszego kraju. Jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Pelerynki, więc też fajnie to wszystko tutaj zostało tak przeniesione w ten dziecięcy świat. 2 maja, później mamy Konstytucję 3 maja, Święto Narodowe 3 maja. Następnie 4 czerwca, Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. I zobaczcie, rozpoczyna się nasza historia od dywanu pokoju. Ten rozdział się rozpoczyna. Kolejna data, 15 sierpnia, Święto Wojska Polskiego w słusznej sprawie. I tutaj też mamy właśnie fajnie, że to jest na bieżąco opisywane. Zobaczcie, tutaj w sierpniu lało, deszcz padał, padał. Wszystko się dzieje wtedy, kiedy dane święto przypada. Bardzo fajnie odnosi się właśnie do rzeczywistości ta historia. I następnie świętujemy, zbliża się 2. rocznica założenia bazy. Przeważna książka, naprawdę ważna książka, myślę, że każde dziecko powinno przeczytać. Dlaczego świętujemy? Tutaj też z tyłu mamy wypisane te wszystkie ważne dla naszego kraju daty. Dowiedz się więcej o historii Polski, a wszystko to w towarzystwie przepięknych, kolorowych ilustracji, bardzo ciekawej historii o bazie, o paczce tych dzieciaków, którzy w tej bazie spędzają czas i dużo, 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 naprawdę dużo możemy się z nimi o tych świętach dowiedzieć. Taki fajny, przełożony na dziecięcy sposób, więc czyta się książkę naprawdę przyjemnie, lekko,
a wiedza oczywiście po lekturze pozostaje. I teraz już nikt nie spyta, co się działo tego na przykład 11 listopada, o co chodzi z tą niepodległością, bo z tej książki wszystko czarno na białym jest napisane, wszystko wiadomo, więc zachęcam do czytania Nasza Paczka i Niepodległość o 6 polskich świętach. A więcej o książce na blogu, w opisie do filmu jest link, zapraszam tam bardzo gorąco. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, aby być na bieżąco ze wszystkimi recenzjami, a ja się już żegnam, do usłyszenia w kolejnych filmach.